Witaj, Alejo. Witaj, Józefie. Dawno się nie widzieliśmy. Od tego czasu wiele się zmieniło. O Józefie, żebyś tylko wiedział. Budowa naszego domu nie bardzo sprawna. Jestem przynajmniej, bym mógł się budować. Bardzo się cieszę. Ale no cóż, Alejo, przecież ty jesteś w stanie błogosławionym. Spodziewasz się dziecka. Józefie, tak jak wszystko się wytłumaczę. Nic mi nie będziesz tłumaczyć. W takim stanie muszę się odprawić. Wasulo, czy widzisz wszystkie te dusze? One stoją w kolejce. Zobaczyłam grupę dusz za Jezusem. Jezu! Jestem. Tak, to były dusze. Zaraz po zobaczeniu tych dusz ukazał mi się inny obraz, sięgający wielu lat wstecz. Miałam chyba 17 lub 18 lat. Często mi się zdarzało, że gdy znajdowałam się w naszym salonie, widziałam dusze siedzące na podłodze, które nakazywały sobie wzajemnie ciszę, aby pozostawać w spokoju i po prostu być wokół mnie, jakby przyszły słuchać przemówienia. W tym okresie zadawałam sobie pytanie, dlaczego widziałam te martwe osoby, jak miałam zwyczaj je nazywać, ale nie zwracałam na nie większej uwagi, bo nigdy mi nie przeszkadzały. Bardzo szybko wciągały mnie inne rzeczy wokół mnie. Tak, Wasulo, one czekały. Na co czekały, panie? Czekały, aż wyrośniesz. Czy wiedziały? Tak, wiedziały. Ja czekałem, aż mnie pokochasz i wynagrodzisz mi. Żarliwe miłowanie mnie wynagradza i w ten sposób dusze znajdujące się w czyśćcu doznają uleczenia. Ognie czyśćca gasną. Żarliwe miłowanie mnie wynagradza i w ten sposób dusze znajdujące się w czyśćcu doznają uleczenia. Wyrwane z oczyszczającego ognia i mogą wreszcie przyjść do mnie. Wasulo, czy wiesz, jak one, gdy znajdują się w czyśćcu, cierpią z powodu pragnienia widzenia mnie, do czego są jednak niezdolne? Jakże one były uzależnione od ciebie? Ach, Wasulo, czy im pomożesz? Tak, panie, tak chciałabym, aby były z tobą. Miej pokój, ja pan pokażę ci, jak im pomożesz. Szukaj mnie zawsze. Ofiarowuj się i nie uskarżaj się nigdy. Pomogę ci spełnić moje pragnienia, umiłowana. Kochaj mnie, bo twoja miłość je leczy. Jezu, dasz mi znać, kiedy one będą z tobą? Tak.